Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w pierwszym tego typu w zasadzie na kanale materiale. Dzisiaj będę sobie na sucho omawiał nowy okręt, który pojawi się niebawem w World of Warships. Jest to włoski pancernik tiru 9 Giuseppe Verdi. Jeżeli jesteście niezadowoleni z takiej formy, to bardzo bym prosił o to, żebyście dali znać, ale ja po prostu nie mam zamiaru kupować tego okrętu. Nieważne za co on tam będzie i za ile będzie. Powiem Wam tylko, że będzie drogi i nie będzie za węgiel. Więcej Wam nie powiem, bo nie chcę, żeby tutaj jakieś tam informacje wychodziły z mojej strony. Więc tak, porównamy sobie trzy te okręty. Giuseppe Verdi, Marco Polo i Lepanto. Marco Polo jest jednym z najgorszych okrętów premium wypuszczonych od dosyć długiego czasu i teraz wychodzi Giuseppe Verdi, który jest do niego bardzo podobny. Z tym, że Marco Polo dostał dosyć sporego buffa do Sigmy. I teraz wydawać by się mogło, że jest w miarę rozsądny do gry. Jeżeli sobie spojrzycie tutaj na buildy tych okrętów, to wszędzie zrobiłem to samo. Full survival, tutaj mamy przeżywalność głównego uzbrojenia, na drugim slocie kontrola uszkodzeń, celność, kontrola uszkodzeń, kamuflaż i przeładowanie. I to jest na wszystkich tych trzech okrętach zrobione identycznie. Jeżeli chodzi o kapitana, to nie wiem, czy widać, tutaj mam nadzieję, że widać na ekranie, ale jeżeli nie, to powiem. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Gun Feeder. No po prostu perk, który nam przyspiesza przeładowanie załadowanych dział o połowę. Obrót wież, adrenalina, nadzorca. No i trzy perki na survival. Także kapitanowo też to wygląda na full survival, jeżeli chodzi o build. No i teraz pozostaje nam omówić parametry. Jak wiemy, Giuseppe Verdi jest dostępny... Marco Polo jest dostępny za węgiel, Giuseppe Verdi za węgiel dostępny nie będzie. I tak, Lepanto ma 18,4 km zasięgu, oczywiście możemy to wydłużyć, ale mamy teraz zrobiony wszędzie ten sam build, także 900 metrów tutaj jest na korzyść i Marco Polo i Giuseppe Verdiego. Przeładowanie, spójrzcie, drzewkowy pancernik 33 sekundy, Marco Polo 32 prawie, a Giuseppe Verdi ma 27,5 sekundy. Przy czym tak, spójrzcie sobie tutaj na celność. Jeżeli narzekaliście na Lepanto, oczywiście o ile nim graliście, to mamy tutaj Sigma 1,6, Marco Polo 1,9, a Giuseppe Verdi jest no po środku, ale bliżej drzewkowego okrętu i mamy Sigma 1,7. Rozrzut niemal identyczny jak na Marco Polo. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że inny dystans jest strzału, no to troszeczkę się tutaj różni pod względem tego, co prezentuje nam Lepanto. Uzbrojenie. Tutaj też warto zwrócić na to uwagę. Marco Polo i Giuseppe Verdi mają kaliber dział 406 mm. Lepanto ma 381, przy czym teoretycznie tutaj mamy 3x4, a tutaj mamy na obu tych okrętach 3x3, więc to jest dosyć spora różnica. Tu mamy tych dział troszeczkę więcej na drzewkowym okręcie. No i Giuseppe Verdi ma, szanowni państwo, albo nie ma odłamkowo przeciwpancerno-odłamkowej amunicji, czyli tak zwanych sapów, ma zwykłe obeczki i zwykłe pociski przeciwpancerne. I jak to tutaj się prezentuje? Szansa na pożar wynosi 36%, także na pancernik 9 tieru to jest dosyć mocno standardowo, nawet powiedziałbym, że może troszeczkę nisko, ale no po prostu nie mamy sapów, w związku z czym musimy troszeczkę inaczej tutaj się dostroić do tego grania. Sekundarka jest identyczna jak na Marco Polo, jeżeli chodzi o konfigurację oczywiście, bo zasięg jest taki sam jak i na Lepanto. Wszystkie trzy okręty mają bazowo w tym buildzie, który Wam prezentuje, 7,3 km. Teraz tak, przeżywalność. Dosyć ważna, istotna cecha jak na pancernik. Otóż, moi drodzy, najwięcej HP, 70 prawie 6 tysięcy ma Lepanto. 69 100 mają i Giuseppe Verdi, i Marco Polo. Ja pamiętam, jak Marco Polo był w testach jeszcze i wychodził do dostępności dla graczy, był krytykowany właśnie za tą niską pulę HP. I tutaj wychodzi nam kolejny okręt, który ma tej puli HP tyle samo. Ale tutaj pojawia się już pewna różnica, jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne. Otóż Lepanto, jak wiecie, ma grupę naprawczo-ratunkową, generator dymu, ten wysokoprężny, chyba nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie po polsku, ale po prostu ten, który pozwala nam poruszać się z pełną prędkością pod osłoną dymu i on trwa 45 sekund, ten dym. Także przez tyle czasu jesteśmy osłonięci zasłoną dymną, oczywiście do czasu, aż wystrzelimy i ktoś będzie na dosyć bliskiej odległości, bo wykrywalność z dymu to jest prawie 16 km, także na 16 km musi nie być nikogo, żebyśmy mogli sobie bezkarnie strzelać. Jak to wygląda w przypadku pozostałych dwóch okrętów? 16200 i 16200, także tu się to dużo nie różni. Jeżeli chodzi o wykrywalność okrętów wszystkich trzech, no to najgorzej wygląda Lepanto. Pozostałe dwa okręty 13,2, Lepanto 13,4, 200 metrów, niby nie dużo, ale
zawsze to jakaś drobna różnica. Marco Polo niestety przy tak małej puli HP nie był wyposażony jeszcze w wytwornicę dymu, także tym bardziej był narażony na ostrzał, nie mógł sobie w dogodnej sytuacji znikać. A tutaj na Giuseppe Verdi mamy generator dymu, który to jest dosyć ważna cecha, chyba najważniejsza cecha tego okrętu, taki miał być jego talent specjalny, czy tam specjalny bajer. Otóż ten generator dymu trwa 60 sekund. Możemy sobie to jeszcze oczywiście wydłużyć. Gdzie to się tutaj teraz ustawia? Tutaj nie. Tu też nie. Kurczę, nie pamiętam. Gdzieś było ulepszenie na możliwość wydłużenia czasu trwania zasłony dymnej, ale mi się tu nie pokazuje. Także mniejsza o to. No, w każdym razie do 70 paru sekund jesteśmy w stanie dobić. Tylko czy przy takiej puli HP jest to warte tego, żeby to posiadać, bo pamiętajmy, że jednak te 16 ponad kilometrów jesteśmy widoczni po wystrzale z dymu, także bardzo sytuacyjne będzie to strzelanie i raczej będzie służyło jako wykonywanie manewrów podchodzących do przeciwnika, żeby znaleźć się na odpowiednim miejscu, lub odchodzących, żeby po prostu uciec z nieodpowiedniej sytuacji. Także raczej nie jest to ten typ dymu, że po prostu stawiamy sobie dymek i plumkamy bezkarnie, bo wystarczy jakiś niszczyciel w okolicach 12-13 km od nas i już jesteśmy w tym dymie widoczni, a jak stoimy, to jesteśmy w zasadzie martwi. Także no, to jest taki do manewrów bardziej dym niż do tego, żeby jakieś działania ofensywno-defensywne z niego prowadzić. Raczej uciekać albo podchodzić gdzieś w odpowiednie miejsce. A propos manewrów jeszcze, prędkość okrętu. Najniższa na Lepanto 29,5 węzła, a 32 węzły i Giuseppe Verdi i Marco Polo. Promień skrętu również najgorzej wypada na drzewkowym okręcie. Czas przestawienia steru niemal równy na wszystkich okrętach, 0,7 sekundy. Najlepiej wypada tutaj, jak widzicie, Giuseppe Verdi. I teraz pojawia się pytanie. Okręt drogi, tier 9. Niewiele różniący się od tego, co mamy już dostępne za węgiel. Myślę, że bardzo mało osób kupiło Marco Polo, a Giuseppe Verdi będzie od niego dużo droższy i cięższy w osiągnięciu, wydaje mi się. Także no, ja bym temu okrętowi niewiele dał więcej niż Marco Polo, bo jednak sama celność na pancerniku to nie jest wszystko. Jeżeli on długo w bitwie nie wytrzyma, no to wydaje mi się, że na tym tierze nie ma się co za bardzo zastanawiać nad okrętami włoskimi, pancernikami zwłaszcza, także Giuseppe Verdi w mojej ocenie na chwilę obecną, wiem, że te parametry się już nie zmienią, bo wiem, kiedy on wyjdzie, powiem wam szczerze, jak dla mnie, on nie jest warty zakupu. Okręt tieru 9 powinien być troszeczkę, mi się wydaje, bardziej wytrzymały na ostrzał, no a różnica w puli HP rzędu 6000, no prawie 6000, to jest jednak no, odczuwalna różnica. To jakbyśmy sobie dobrze zrobili niszczyciel, no to mamy 3000 więcej z perkiem na HP. Oczywiście wiemy, że ten perk jest obecnie zbagowany, ale to już inna sprawa. Także porównując okręt, który jest dostępny za węgiel i okręt, który za węgiel dostępny nie będzie, różnice są zbyt małe, żeby inwestować w taki okręt, jakim jest Giuseppe Verdi. Także teraz ciężko będzie wystawić ocenę, jeżeli chodzi od 0 do 10, będę oceniał te okręty, którymi grałem. Teraz mogę wam powiedzieć, czy kupować, czy nie kupować. I mówię z miejsca Giuseppe Verdi nie kupować, podobnie jak Marco Polo, najlepiej obejść szerokim łukiem. Zrobić Lepanto, chociaż powiem szczerze, na tych wysokich tierach bardzo rzadko widuję włoskie pancerniki, także myślę, że nie cieszą się jakąś szczególną popularnością. A tutaj Giuseppe Verdi, mimo tego, że jako model to jest niemal identycznie Marco Polo, no to sapów nie ma, a po to się robi włoski pancernik, żeby te sapy jednak mieć. W związku z czym, czy tak, czy nie, ja mówię nie. Zapraszam was do dyskusji, czy wam się taka forma materiałów podoba i w tym odcinku to jest tyle. Także dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.